No hej, 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 siemano, siemaneczko, z tej strony Macior, kłania się mapała do samego Kindybała i witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym materiale, a zarazem ostatnim materiale z gry Wolfenstein Youngblood, bo tak jak mówiłem i przypominam, jest to cykl, w którym bierzemy grę pod lupę, był to Wolfenstein właśnie i kończymy ludziska. Ja pokazałem wam coś materiału z początku, gdzieś tam dalej materiał jeszcze był. To jest czwarty i ostatni, tak jak przed chwilą powiedziałem. Jest już on praktycznie z końca gry. Oczywiście ja nie będę was zabierał tam na główną misję tutaj, na ten nalot, na laboratorium. Ale myślę, że już mam prawo się wypowiedzieć, kurwa, co nieco tej gry, skoro się kończy, tak? Z tego, co sprawdzałem na internetach, no to została mi jakaś godzina gry, godzina zabawy. Ludziska, a my sobie możemy co? My sobie możemy przyjąć jakieś zadanie poboczne, a ja wam tutaj powiem, jak się bawiłem z grą. Czy warto w nią zagrać? Zresztą to, czy warto, czy nie, to ja nie mam prawa o tym mówić. Każdy musi zdecydować sam, bo każdy wie, w co lubi grać i tyle. Ja mogę tylko powiedzieć moje doznania z tą grą i tyle. O to chodzi w tym cyklu Bierzemy pod lupę i ogólnie o to chodzi chyba, kurwa, w każdym gameplayu u każdego innego człowieka na świecie. Znać dyskietki z planami Citadel. Dobra, bierzemy, bo już mi tego dużo nie zostało, ludziska. Bierzemy i co? Idziemy, co? Zrobiłem tu małą miatkę, zrobiłem sobie przed chwilą zadanie poboczne, tak, żeby sobie tutaj powtórzyć troszeczkę klawiszologii. Tak ładnie to powiedziałeś, Macio. No i tyle, uzupełniam jeszcze ammo, ludziska. I cóż ja mogę powiedzieć? Powiem tak, jak mówiłem, że gra fajna, wiecie? Fajna, przyjemna, wszystko ten, ale ma niektóre takie, kurwa, wady, że... No, że aż szkoda, że je ma, wiecie? Że mogłoby być super. Na przykład to jest jedną z wad, że nie mogę tam wejść. Nie, żartuję. Ma takie różne swoje za uszami. O. Gdzie jest te gówno? Gdzie ja mogę tam się dostać do tego gówna? Czyżby tędy? Którędy chodzą wszystkie mamby? Albo wiecie, jak to można zrobić? Można się wrócić do katakumb. Albo, kurwa, iść tu. O. Nie wiem, gdzie idę, ale idę. Ludziska, dobra. Zbieram się w sobie, chociaż jestem przeszło 20 godzin na nogach. Ratuję się kawą, która mi nic nie pomaga. Kurwa, ja się oddalam coraz bardziej od tego gówna, wiecie? Wracamy do katakumb. Z katakumb się przeniesiemy do tej misji. Jeszcze o większość. Ludziska, tak jak mówię, bawię się dobrze z grą. Feeling strzelania, jak się to mówi, jest zajebisty, bardzo fajnie, wszystko tralala, gra i buczy. Robiłem chyba przed chwilą dla tego pajaca misję, oddajmy mu to. Znajdź zaginionych bojowników. Dobra, wyjebane mam, stary, ja widzę, że ci się te, kurwa, misje nie kończą, ej. Niekończąca się opowieść, widzę, to jest z tymi misjami pobocznymi. Ludziskami zajmiemy się tą, co zaznaczyłem sobie, czyli znajdowanie jakichś dyskietek do Brata 2. I to jest właśnie jedna z tych, kurde, ludzie ten. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Wadą dla mnie jest bardzo mała mapa, chociaż ja słyszałem już tam, kurwa, ludzi, że mówią, że o, mapy są duże. Jak dla mnie one są małe, tylko są bardzo, bardzo, bardzo fajnie zrobione, bardzo fajnie zaprojektowane i tyle. A tak masz, człowieku, tutaj masz kawałek mapki, chodzisz non-stop do zeżygania po tych, kurwa, obszarach. To jest taka wada właśnie jedna. Potem masz te trzy wieże, do których chodzisz. One wcale nie są duże, za chwilę do jednej pójdziemy. I respał. I, kurwa, oni się tu respią na potęgę. Człowieku, przechodzisz z tego pola na te pole, wracasz za parę minut. Kurwa, oni są wszyscy zrespieni. I żeby tego było mało, to w tych samych pozycjach, te same mordy... I to samo mówią nawet, o. I te same teksty rzucają. Człowieku, no jest to takie chore, jest to chore. A najbardziej, co mnie męczy w tej grze, to jest system zapisu gry. Kurwa, go praktycznie nie ma, człowieku. Tutaj, jak idziesz na jakąś misję i dasz dupy, to wszystko ci przepada, musisz robić to od nowa. 2 godziny będziesz tłukł, 3 godziny, jak ci tam zależy, jak ci tam pójdzie. No i ci to przepada, kurwa, ostatni boss ci da pstryczka w nos i heja, od nowa, Polska Ludowa. A tu już mamy... Ach, no tak, no przecież. Przecież to jest jakiś posterunek, Maciur, ty idioto. Halo, tu jestem.
Fuck yeah. O Jezus, okej, okay, nie lubię. Oj, tu szmatek się, kurwa, nie ma. Gleba i kurwa żryj śród. Cyk, 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 cyk. Ja. Gonga w nosek. Dobra ludzie, wjebałem się w ich posterunek, no i to tak wygląda, że teraz jak się przejdziemy kawałek dalej, wrócimy się, to oni znowu tak będą, znowu to samo będzie, znowu byłoby to samo, ale my się tu, mam nadzieję, nie będziemy wracać w tym materiale, co? Haha, knory. Mamy znaleźć tylko jakąś dyskietkę i możemy sobie pozbierać, co nieco broni, mamy coś takiego. To daje kurwa cały pancerz. You can do this. Tu zamknięta. Gdzie jest ta dyskietka? O, trzeba być aż tu, tak? No to ciekawie. Nie macie tu amunicji? Nie macie. No to wchodzimy, nie, mordy? No i to jest to, ten system zapisu, respawn i jak dla mnie te mapy trochę większe mogłyby być. Albo więcej innego terenu, o. Tak może się wyrażę. Tak naprawdę ludzie przysiadłem jeden dzień do tej gry i kurwa poziom leciał za poziomem, poziom za poziomem, tak więc wiesz. Nie da się tu spinać, tylko nadupcać, no, nakurwiać węgorza i tyle. Nie jest źle, nie jest tak zła, no, nie można jej, kurde, znowu zjebać, bo jest fajna, tym bardziej ja nie mogę się odnosić do innych części Wolfensteina, bo nie grałem i tyle. Uuu, patrzcie się. To jest jeden z trudniejszych przeciwników, tyle wam powiem. Oczywiście nie musiałbym się tutaj z nim nakurwiać. Bo nie, bo już to robię kurwa 10 raz, albo nie wiem który. Mogę sobie tutaj kurde... Mogę sobie tutaj przebiec koło niego i tak naprawdę na jedno by wyszło. Ale to jest taki najgorszy przeciwnik, wiecie? Trzeba mu rozwalić rączki, o. No i już go nie ma, no. Już go nie ma. Trzymaj. A my szukamy dyskietki. Siora niech się tam zabawia z tymi pajacami. A my szukajmy dyskietki. O, mamy jedną. Dziękuję. Ty, mogę to uruchomić? No mogę, kurwa, ryju. Ha, 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 ale sprytnie, co? Ale z nas sprytne bestie. Teraz sobie... Chciałem powiedzieć, możemy poskakać, ale sobie nie poskaczemy. Dobra, idźmy tu. Tu mamy na dole jeszcze jakąś dyskietkę chyba. Niedostępne. Mhm. Też, kurwa, niedostępne. To jak ja to mam się udostępnić? Proszę mi to udostępnić. Ty, mordo, zobacz. Cześć, kurwa, chodziłem tutaj 10 tysięcy razy i nie umiem tego znaleźć. Magia. Może gdzieś tam spadniemy, wiecie? Właśnie. Trzeba przejść dalej. Zagraj sobie, kolego, koleżanko. A nie pożałujesz. Kiedy nazistę w kask pocałujesz. Siema. Ej, dlaczego on kurwa nie dostał? Co to kurwa było? Aż tak nie trafiam, kurwa? Tu mamy. Tak wyglądają te zadania poboczne, ludzie. Jesteśmy odsyłani od wieży do wieży. Od wieży do wieży, a czasem tylko wystarczy przekulać się po tych takich, nie wiem, kurwa, checkpointach chciałem powiedzieć, po tych ich posterunkach takich, nie wiem jak to nazwać. To nie jest to. To nie jest dyskietka.
Ona nie jest w tym pomieszczeniu chyba. Ona jest gdzieś tu, co? Ty kurwa, gdzie ona jest? Stara, szukaj dyskietony, ej. Ona jest tam gdzieś. Aha, ale śmiesznie kurwa, jak ja mam tam wejść? Patrz, ej, kurwa, bo mnie rozdupcy. Ty, jak tam wejść? Ty, ludzie, nie wierzę, nie? Albo mam wejść tam do góry, kurwa, albo nie wiem co. Znajdź dyskietki, no jeszcze tej jednej. A tu jest, dobra. Hopla, dobra. Jakoś tu ją znajdziemy, co? Niedostępne, bo... Po co? No dobra. To też jest słabe, wiecie, FPS, a nie możesz nawet szyby rozbić. Pokażę wam te skrzynki, ludzie. Jak zaczynałem tą grę, mijałem takie skrzynki, mówię, kurwa, ale tam będzie lód. Ale tam musi być lód, mówię, nie z tej ziemi. Pokażę wam, jaki tu jest lód. O! No to wam powiem, to był mega lód. To był mega lód, bo przeważnie są dwie monetki. Człowieku, dwie monetki, których leży pełno tutaj w świecie. Tych monet. Sami zresztą widzieliście nie raz i nie dwa. A ty musisz, kurwa, stary, jakieś gówno znaleźć, żeby otwierać te skrzynki. A tylko po to, żeby znaleźć, kurwa, dwie monetki, tak? Dobra, gdzie ja teraz muszę dojść, tak naprawdę? Ja się mogę wrócić do katakumb, nie? Ludzie, spróbujemy to zrobić. No jasne, wracamy do katakumb. Mamy oddać te plany znowu jakieś. Może mi się uda pokazać wam całą tą misję, jak to wygląda. Dostarcz plany, no dokładnie, tutaj mordziaty, kurwa, mamy wejść. I dostarczyć to gówno komuś. Cyk, 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 proszę pani, mam te plany. With these schematics, it will be much easier for our fighters to destroy the Citadel. Misja ukończona, plany techniczne Citadel. Kurwa, biel bielsza niż biel, plany techniczne Citadel. Dobra, ludzie, no to powiedziałem wam o tym respawnie, o tej mapce za mało jak dla mnie i o systemie zapisu gry. System zapisu gry to jest najgorsze, co może być najgorsze, już ten respawn, chociaż on boli. Ale system zapisu gry, człowieku, tak więc tutaj pro tip ci daję teraz, graj tak, żeby nie umrzeć, jak idziesz na bossa, czy tam gdzieś dalej, fabułę, to nie umieraj, bo będziesz wszystko powtarzał, pro tip, tak ludzie, a tak, kurde, no co, widzisz, takie zadania poboczne, tu wam chyba tego nie pokazywałem, tutaj są takie, dla ciekawskich, codzienne wyzwania, możesz sobie przyjmować, cotygodniowe, możesz powtórzyć, wszystko, co teraz, co robiłeś, jeszcze możesz to stabować. No i tu masz znowu codzienne, cotygodniowe i zaś powtórki. No i to robisz, co ci daje punkty, a te punkty dają ci, kurwa, te różne gówna, tak? I monetki, i punkty umiejętności. Ja wam powiem, że tak. To jest moja postać. Tutaj są takie drzewka zablokowane. Drzewka, te drzewka jest tu zablokowane. Wydaje mi się, że muszę przejść fabułę, albo muszę porobić wszystkie... misje poboczne, może wtedy odblokuję. No, nie pokażę wam nic z tego. To tam jakoś już wam pokazywałem. Tutaj mięśnie. Ja już tego nie ulepszam tu, bo one już mają to, co mają mieć i tyle, nie? Mięśnie, no co? Mógłbym jedynie to wziąć. O, cyk i dobra, kurwa. I niech się rzuca lepiej, nie? No i tyle, ludziska, co? Czy ja mam wam tu truć jeszcze dupę dalej? Wydaje mi się, że nie, że starczy taki materiał krótki. I tyle z tej gry. Bo nie będę tu na hama robił z wami misji pobocznych. Ja idę sam zaraz, raszuję tą gierkę, człowieku. I tyle. Właśnie, tą grę, żeby grać,
No to kurde, najlepiej ją raszować, wiecie? Raszować. I tak musisz te misje poboczne porobić. Chyba, że masz jakiegoś kurwa mega wypasionego skilla. Bo w tej fabule, jak wiecie czy nie, miałeś zaraz praktycznie do podejściu do katakumb, czyli tutaj do tego miejsca. Dostałeś misję zabić trzech tam jakichś kurwa knurów, trzech braci, tak? I tyle. I rozjebałem ich i już mam w sumie patchę na internecie, już jestem, idę do ostatniej misji. Ale żeby ich rozjebać, oni są niby na 20 poziom. Ja tam wbiłem na 20 którymś i dostałem baty. Od razu wam się tu przyznam, bez bicia. No, chyba, że masz skilla wyjebanego, no to tam idź, nie? Ale wiesz, jak zginiesz, to wszystko potem od nowa musisz robić. A ja robiłem w jednym, bo tego brata trzy razy, za trzecim razem go dojebałem dopiero. Tą misję za trzecim razem przeszedłem, a dwa razy musiałem to powtarzać, myślałem, że mnie chuj strzeli, no i tyle. I już, nie? No i co? Już i tu sobie możesz postrzelać do soldatonów. Taką tu masz zabawę, człowieku. Dwóch pukawek. Fajnie to jest zrobione, o. Z jednej, z drugiej, na myszce. Albo z dwóch naraz. Dobra, ludzie, żegnamy się tu. Zachęcam wszystkich, żeby sobie pograli, jak lubisz FPS-y. Raszując tą grę, napierdalaj ile wejdzie, będzie bał się dobrze. Przymknij oko na ten respawn i na to, że się tu wszystko to powtarza co chwilę. Nie obrydaj sobie tej gry, a będziesz się bawił dobrze. Ja się przynajmniej bawię, ale byłem kurwa, wiecie, taki. No chciałem zagrać w FPS-a i tyle. I fajna gierka. I cóż. Koniec na tym pierdoleniu tu moim. Nic, ja się zawijam, bo jeszcze kupa roboty przede mną, ludziska, a wydajcie tam znać, co wy porabiacie, w co żeście grali ostatnio, w co będziecie grać. Ja nie wiem, może się skuszę na tego Wolfenstein na dwójeczkę, bo mam, to było fajne, to może tam to będzie lepsze, nie? Przynajmniej fabularnie będzie lepsze, z tego co słyszałem i tyle. Tak więc nic, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się tam ciepło, wydranie, a ja co, spierdalam, nara. Hey, hey.